Was bardzo serdecznie w kolejnym Vlogmasie i zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj będziemy robić piernika na blaszę. Chciałam robić go właśnie wczoraj, ale już go nie robiłyśmy. Będę go robić dzisiaj, także Wam pokażę. No a te orzeszki, właśnie te skorupki, które robiłam wczoraj, to w kolejnym jakimś vlogu, w kolejnym vlogmasie będę Wam pokazywać, jakie nadzienie robię, bo jest to takie nadzienie z mlekiem w proszku, także wszystko Wam na pewno pokażę, no ale nie chciałam robić tego za szybko, aby po prostu to wszystko było świeże. No i mam nadzieję, że jutro właśnie będziemy mieli już choinkę. Zobaczcie, tutaj właśnie bym chciała ją postawić. No ale zobaczymy, czy dostaniemy taką. Nie chciałabym, aby była za wysoka, no żeby po prostu mi tutaj za dużo telewizora nie zasłaniała, ale nie chcę również jakiejś mega malutkiej, także taką średnią. Mam nadzieję, że coś dostaniemy, więc jutro byśmy ją ubierali i Wam na pewno to pokażę. Bardzo serdecznie. Mamy już kolejny dzień. Przed chwilą pokazywałam Wam właśnie, że spadł śnieg. No i dzisiaj właśnie ten dzień połączę z tym wczorajszym i to po prostu będzie jeden vlogmas. Wczoraj Wam pokazywałam właśnie, jak robiłyśmy piernika takiego na blasze, ale dzisiaj będziemy go jeszcze przekładać i na górę posypywać orzechami i polewać czekoladą. No a dzisiaj jeszcze chcemy jechać po choinkę i Wam pokażę właśnie, jak będę ją ubierać. No i mam nadzieję, że ten śnieg szybko stopnieje, bo tak jak mówię, no ja nienawidzę śniegu, nienawidzę zimy, no ale zobaczymy, jak to właśnie wszystko będzie. Wiem, że wszyscy chcą śnieg na święta, także może już więcej nic nie będę mówić, ale no z tego, co oglądałam pogodę, to ma być na plusie, także on się chyba raczej nie utrzyma. Zobaczcie, choinkę już mamy. No ale teraz jeszcze trzeba ją tam wszystko dobrze zrobić, żeby się nie przewróciła. Póki co na razie stoi. No ten worek muszę tutaj właśnie poprawić, aby wszystko było dobrze, no ale to jest tylko teraz tak na razie. No niestety mi się już pobrudził od tej choinki, będę musiała to jakoś szczyścić. No i zaraz będę ją ubierać, także Wam pokażę, jak mi to pójdzie. Mam nadzieję, że starczy mi ozdób, bo jest ona dość gęsta. Dokupiłam od razu trochę ozdób. Wzięłam taką taśmę, to jest taki sznurek bardziej. Nie wiem, tak pomyślałam, że może fajnie wyglądać na choince, ale nie wiem, zobaczymy. Tutaj wzięłam takie jakby bombki, czapeczki. I takie żaróweczki, mega mi się spodobały, ostatnio jak byłam, ich nie było.
i stwierdziłam, że je wezmę. Wzięłam takie dwie paczki i tu wzięłam kilka łańcuchów na balustradę i tu taki wieniec. Zobaczę jeszcze, czy go użyję do jakiegoś stroiku, czy po prostu go jakoś powieszę, także później Wam na pewno wszystko pokażę. Jest na razie ubrana w ten sposób. To jeszcze nie są właśnie wszystkie ozdoby, tak jak widzicie, no jest jeszcze dużo tutaj miejsca na tej choince. Myśleliśmy, że ona jest o wiele mniejsza w tym sklepie, a jednak się okazało, że w pomieszczeniu ona jest mega gęsta. Takiej gęstej choinki to jeszcze nie widziałam, naprawdę mega gęsta. No i tutaj zobaczcie, mam jeszcze takie bombeczki różne i tutaj. No, ale właśnie one nie mają tych zawieszek, muszę je właśnie zrobić, także trochę pewnie mi to zajmie. No i wtedy Wam pokażę, gdzie jeszcze je będę zawieszać. Chciałam również zawiesić te łańcuchy, ale ona jest taka gęsta, że po prostu kupiłam ich za mało, bo się nie spodziewałam, że tyle będzie potrzebnych. Także użyję je do czegoś innego.